Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Ania Popławska. Jesteśmy, mam nadzieję, i tu jest moja wielka i wielka nadzieja, że w dwóch miejscach naraz. Mam nadzieję, że jesteśmy i na Facebooku, i mam nadzieję, że jesteśmy na YouTubie, więc pomachajcie, napiszcie mi na czacie. Jeżeli jesteście na YouTubie, to piszcie, że mnie widzicie, że mnie słyszycie, a jak jesteście na Facebooku, to też napiszcie, że mnie widzicie i słyszycie, bo to są pierwsze nasze webinaria na nowych sprzętach, na nowych połączeniach. Wszystko wyklikałam sama dzielnie, ucząc się na YouTubie, jak to zrobić, więc bardzo chętnie się dowiedziała, że to działa. Dobra, okej, jesteście, dobra, widzę, że dużo już uśmiechów, znaczy, że to zadziałało, dobra, czyli okej, Luizo, możemy pierwszą rzecz odhaczyć, działa. No wiecie, dobra, słuchajcie, to będzie moja pierwsza informacja. Aha, webinarium jest nagrywane, więc będzie do tego wysłane jutro nagranie. Mamy też nowy program do wysłania maili, podobno dochodzą 100 razy lepiej niż ostatnio, więc pamiętajcie, jutro szukajcie maila z nagraniem, z certyfikatem i z dodatkowymi materiałami, które mam od naszej cudownej prelegentki, no to jeszcze o tym powie, ale od razu mówię, warto będzie jutro szukać w mailu od nas maila, jak tokolwiek brzmi, w spamie najprawdopodobniej niestety. Możecie kliknąć, że nie jesteśmy spamem, to też bardzo pomoże skrzynce na przykład oznaczyć, dobra. Dobra, to powiedziałam. Aha, pamiętajcie, społeczność Agination jest miła, cudowna, najfajniejsza na świecie, dlatego jesteśmy bardzo mili dla siebie nawzajem na czacie, dla prelegenta tym bardziej, no i dla moderatorów też w sumie, bo to jest naprawdę fajna społeczność. Ja już chyba Luizo widzę, że Luiza jest, ja chyba wszystko powiedziałam, bo tak się rozkojarzyłam, że to działa, że zaczynam gadać trochę bez sensu, więc ja już może przywitam naszą prelegentkę. Uwaga, Paulina Dolęga jest z nami dzisiaj. Fantastyczne webinarium będzie o kostkach do gier, więc ja już sobie się usunę. Zostawiam Was w bardzo dobrych rękach. Paulino, zostawiam Cię z naszą fantastyczną publicznością. Super. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Tak się zastanawiam, a Ty mi tu włączysz prezentację na pewno. Jest wszystko super. Kochani, kochane, szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło, że właśnie ze mną się zdecydowaliście spędzić ten wieczór wtorkowy. Nazywam się Paulina Dolęga. W tym roku stuknie mi 10 lat, odkąd uczę języka angielskiego. Poza tym prowadzę swoją firmę edukacyjną. Jestem autorką materiałów dydaktycznych i jestem trenerką nauczycieli. Być może kojarzycie mnie z różnych wydarzeń Agination i nie tylko. A dzisiaj opowiem Wam o kostce. Wszyscy językowcy znają kostki, mamy tych kostek całkiem sporo do wyboru. To są kości opowieści, kości z obrazkami, kości ze słówkami, kości do zrobienia samodzielnie. Natomiast dzisiaj gwiazdą mojego dzisiejszego webinarium będzie taka najzwyklejsza kostka, jaką tutaj widzicie. Kostka bardzo niepozorna, sześciościenna, która mieści się do każdej torebki, no być może nie akurat ta, ale chciałam taką dla efektu, to jest największa kostka, jaką mam u siebie. Mieści się do każdej torebki i można ją wykorzystać na mnóstwo sposobów. I dzisiaj właśnie 10 takich pomysłów na wykorzystanie kostki na zajęciach językowych mam dla Was i się z Wami tymi pomysłami na wykorzystanie kostek podzielę. Na początek kilka słów za to, o tym, za co ja tak naprawdę uwielbiam te kostki. One są, tak jak już wspomniałam, zawsze pod ręką, łatwo je schować do torebki, zajmują malutko miejsca, więc można mieć je zawsze przy sobie i zawsze za pomocą tej kostki można tę lekcję trochę podkręcić. Uwielbiam kostki za to, że one rozwiązują dylematy i podejmują decyzje za naszych uczniów. Więc jeśli nasi uczniowie mają problemy, co tu teraz zrobić, o czym napisać, to ta kostka zawsze jest pod ręką i zawsze tą kostką można coś zadziałać, w jakiś sposób troszeczkę te lekcje podkręcić, dodać właśnie takiego elementu ekscytacji, elementu losowości. Więc fajnie jest mieć coś takiego przy sobie. Za pomocą kostki tworzą się też lekcje oparte na potencjale ucznia, bo często tworzymy właśnie takie ćwiczenia trochę szyte na miarę,
często razem z uczniami właśnie decydujemy, co na tej kostce się znajdzie, jakie to będzie oznaczenie, co możemy tam wypisać. Dlatego też dużo tego języka w tych aktywnościach związanych z kostkami jest tworzonych za pomocą ucznia. Dlatego autonomia ucznia i kostka idą zawsze ze sobą w parze. Co więcej, taką zwykłą kostkę wykorzystacie na wszystkich, na zajęciach z wszystkich języków, więc ja jestem anglistką, ale jeśli wy uczycie innego języka, w sumie to bardzo mi będzie miło, jak napiszecie na czacie i powiecie mi, jakiego języka uczycie, bo bardzo jestem ciekawa, czy dzisiaj mamy tylko anglistów, czy może innych językowców, na pewno są też inne języki. No i kostka to jest taki sposób last minute, więc fajnie jest mieć ją w torebce, czy na biurku, czy w kieszeni, czy w naszej torbie z materiałami, choćby po to, żeby podkręcić dynamikę tej lekcji, żeby coś zmienić, żeby zaskoczyć naszych uczniów w jakiś sposób. Więc w związku z tym kostka to jest mój must have. Super, czytam tutaj jakiego języka? Angielski, niemiecki, polski jako obcy, rewelacja, super, angielski, ekstra, ale fajnie widzieć, że wy tu jesteście i z YouTube'a i z Facebooka, super. Okej, dużo anglistów jest, no to angliści, coś specjalnego będzie dla was, ale inni językowcy, nie martwcie się, bo też o was nie zapomniałam. No więc kochani, lecimy z pomysłami. Pierwszy pomysł, czyli pod gradobiciem pytań, i to był chyba pierwszy pomysł, jaki wykorzystałam z użyciem kostki w ogóle kiedykolwiek na moich zajęciach językowych lat temu, no już dobrych kilka. I to jest taka kostka pytająca, czyli do każdej ze ścian kostki przypisujemy jedno słówko pytające. Tak jak tutaj po angielsku mamy gdzie, dlaczego, kto, co, kiedy oraz jak. I ja zazwyczaj ten, bo będziecie widzieć taki slajd, gdzie każda z tych ścian będzie miała swoje znaczenie dość często. Ja zazwyczaj te kostki rysuję na tablicy i później rysuję na tablicy lub w zeszycie i później te kostki możemy i później po prostu dopisuję ręcznie znaczenia dla każdej ze ścian, taką dopisuję ręcznie taką legendę. Więc chyba wszystkie te pomysły, o których dzisiaj wspomnę, mogą być wykorzystane właśnie tak, bez przygotowania, z nagła, nawet właśnie, więc nie będziecie musieli dużo czasu na przygotowaniach spędzić. No więc to jest świetny icebreaker, jeśli macie pierwsze zajęcia lub chcecie po prostu, aby uczniowie trochę lepiej się poznali. Uczniowie rzucają kostką, a następnie układają pytanie, które zaczyna się od tego słówka pytającego przypisanego do ścianki, czyli na przykład kiedy, jeśli wyrzucą 5. I to wydaje się bardzo proste, takie zresztą też jest, ale słuchajcie, jest taka magia w tej kostce, że ona sprawia, że ta decyzja jest za ucznia już podjęta, uczeń z kostką się nie dyskutuje i uczniowie naprawdę chętnie układają te pytania otwarte, no bo ponieważ no, kostka tak zadecydowała, więc to musi być pytanie, które się zaczyna od kiedy. O, pozdrawiam Kielce. Pozdrawiam Kielce, bo ja też nadaję z Kielc, moi drodzy. Zatem to zadanie z pytaniami możemy zastosować jako właśnie taki icebreaker, ale też w przypadku, kiedy chcemy powtórzyć różne konstrukcje gramatyczne. Zadawanie pytań, nie wiem, czy u was na lekcjach jest podobnie, natomiast moi uczniowie mają
spore problemy z zadawaniem pytań. Może dlatego, że nieczęsto mają do tego okazję, bo zwykle to nauczyciele zadają pytania, a uczniowie na nie odpowiadają. W związku z tym ja bardzo lubię wykorzystywać takie ćwiczenie właśnie przy okazji wprowadzania jakiejś struktury gramatycznej, kiedy zależy mi na tym, aby uczniowie przećwiczyli ten sposób, w jaki się tworzy pytania otwarte. A skoro już o gramatyce mowa, to kostka na moich lekcjach gramatycznych jest wręcz nieodzowna. Gramatycznie, niedramatycznie, to mój kolejny pomysł. I tu znowu otwiera się przed nami całe morze możliwości, jak tę kostkę w służbie gramatyki wykorzystać. Po pierwsze, możemy do każdej ze ścian kostki przypisać inny czas gramatyczny. Świetnie się to sprawdzi podczas powtórzenia, na przykład przed egzaminem ósmoklasisty. Możemy, uczeń rzuca kostką, losuje daną konstrukcję, a następnie musi sobie przypomnieć, jak w tej konstrukcji tworzy się twierdzenia, przeczenia, pytania i ułożyć poprawne gramatycznie zdanie. Drugim pomysłem jest przypisanie do każdej ze ścian kostki jakiegoś określenia charakterystycznego dla danego czasu. Tu widzicie, że ten środkowy rząd z tą legendą do kostki, to są właśnie określenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect, więc to jest taka okazja na takie może bardziej kreatywne wydrylowanie struktur, wydrylowanie sposobu, w jaki tworzymy czas Present Perfect. I uczniowie też mają okazję się popisać, mają okazję wykorzystać to w praktyce, a ten element losowości sprawia, że jest to zadanie jest nieco mniej żmudne niż takie po prostu drylowanie. Wyobraźcie sobie te same określenia czasu, po prostu wypisane w zeszycie, gdzie uczniowie muszą z nimi ułożyć zdania, no i już muszą, nie mają wyjścia, muszą ze wszystkimi ułożyć, a tutaj mogą ułożyć je właśnie z tymi, które zostały wylosowane. I trzecia kolumna, jak widzicie, to jest porównanie dwóch czasów gramatycznych. W tym przypadku mam past simple i present perfect. I uczniowie muszą wylosować i wtedy kostka decyduje o tym, w jakim czasie powinni ułożyć zdanie. Więc to jest wszystko takie wiecie, takie trochę kreatywne, trochę inne drylowanie. Ale oczywiście nie tylko w takich przypadkach wykorzystamy kostkę. Ja z kostek korzystam na wszystkich moich zajęciach. Na zajęciach online, na zajęciach grupowych, które uwielbiam prowadzić, ale też prowadzę sporo zajęć indywidualnych. I właśnie kostki często troszeczkę mnie ratują, jeśli mam ucznia, który jest małomówny, albo mam ucznia, który jest nie w sosie, co się też oczywiście zdarza, albo mam taką strukturę gramatyczną, za którą mój uczeń delikatnie mówiąc nie przepada. Tu mam na przykład moje osobiście ukochane past models i tak właśnie z uczniem około walentynkową lekcję przeprowadziliśmy, że na zmiany rzucaliśmy kostkami, układaliśmy te zdania i układaliśmy zdania z określonymi past modelami. I tutaj widzicie jeszcze, że były walentynki, to wykorzystałam jedną z moich najbardziej ukochanych na świecie gier. To jest totalnie kostki i ta gra to jest w moich top 5 pomocy dydaktycznych, jakie sobie mogę wyobrazić. Jeśli nie macie tej gry, gra nazywa się Gra na emocjach i składa się właśnie z takich kart, które są takimi ikonami przedstawiającymi różne symbole po prostu. Tych kart jest tu całe mnóstwo, kilkadziesiąt. Gra kosztuje chyba jakieś 30 zł, więc to jest jedna z lepszych inwestycji, jakie możecie zrobić, jeśli uczycie języka. Używam jej cały czas, także bardzo Wam polecam. Natomiast na czym polegała ta aktywność? Losowaliśmy sobie obrazek i musieliśmy ułożyć zdanie, które było związane właśnie z tym obrazkiem, z wykorzystaniem danego past model. I mój zwykle małomówny uczeń bardzo się w to zadanie zaangażował i sam z siebie wytworzył właśnie poprawne i bardzo ciekawe zdania
zdania z użyciem tej konstrukcji. To wytworzył jest też takim słowem kluczem, które pewnie się gdzieś będzie przewijać, bo jeśli mnie choć troszkę znacie, to wiecie, że jestem ogromną fanką retrieval practice, czyli odzyskiwania danych, odzyskiwania informacji. I pokrótce ta metoda polega na tym, że musimy odzyskać sobie informacje, które nie mamy przed sobą w sposób bardzo aktywny. Oznacza to, że musimy tę informację albo napisać, albo musimy tę informację powiedzieć, więc takie ćwiczenie z wykorzystaniem kostki będzie o niebo bardziej efektywne niż uzupełnianie na przykład luk. I takie ćwiczenie też nie wymaga od nas żadnego przygotowania, bo tu uczeń musi się zachować kreatywnie, musi sobie to przypomnieć, musi sobie to w kontekście wykorzystać. Także pracujemy na tych umiejętnościach wyższego rzędu, jesteśmy na samej górze niemal taksonomii Bluma i kreatywnie korzystamy z wiedzy, którą posiadamy. I jeszcze tu macie kolejny pomysł na wykorzystanie kostek, czyli mamy tutaj zasady i uczeń musi ułożyć zdanie, które jest ułożyć zdanie we właściwej strukturze gramatycznej, określonej właśnie przez te zasady. Czy na grze emocji są jakieś napisy? Nie. To są tylko takie karty z ikonami. Tam oczywiście jest jakaś inna zasada tej gry, natomiast ja nigdy nie grałam w tę grę w taki sposób, do jakiego została przeznaczona. Także to są tylko takie, jak widzicie na obrazku, takie ikony. Rewelacja, naprawdę. Wracając do zasad gramatycznych, widzicie tutaj różne zasady dotyczące czasów przyszłych w języku angielskim, konstrukcji przyszłych, powinnam powiedzieć, przynajmniej tych podstawowych, i uczniowie też rzucają. I jeśli na przykład mamy plan, zamiar, no to wiedzą, że muszą ułożyć zdanie z going to, I'm going to be a teacher in the future, albo tak jak wy pewnie, I'm going to buy. Gra na emocjach, więc przynajmniej mam taką nadzieję. Także przy lekcjach gramatycznych o kostce nie zapominajmy. Kostkowa może być również praca domowa i tu znów odwołajmy się do najcudowniejszej na świecie właściwości kostki, czyli tej, że kostka za nas decyduje. Więc o ile bardziej ekscytującym będzie, jeśli damy naszemu uczniowi wybór, aby wylosował sobie pracę domową, kiedy to kostka zadecyduje, co ten uczeń w domu zrobi. Uczeń może i zobaczcie, tutaj mam kilka takich pomysłów na takie zadania domowe, które mogą uczniowie wykonać. Oczywiście możecie to sobie dowolnie dostosować do poziomu, jaki uczycie i do grupy wiekowej, jaką uczycie. I uczeń na przykład może przygotować słowniczek obrazkowy, nagrać słówka na dyktafon, wyjaśnić koledze, jak działa omawiana konstrukcja w dowolnej formie, przygotować sobie fiszki, napisać historyjkę ze słownictwem, które poznał, albo na przykład przykleić karteczki samoprzylepne z tymi słówkami w jakimś miejscu w domu i udokumentować to, a później nam to pokazać. I tutaj znów, to jest coś, co jest bardzo proste, natomiast dzięki temu, że za ucznia decyduje kostka, on z pewnością chętniej wykona te prace domowe, wykona tę pracę domową, niż gdybyśmy po prostu powiedzieli, dobrze, teraz wszyscy na następną lekcję przygotują słowniczek obrazkowy. Także warto jest tę siłę losowości wykorzystywać na co dzień. Kolejną rzeczą, która przed nami roztacza niesamowite wręcz możliwości, jest Dice Grid, czyli taka tabelka. I żeby tę tabelkę wykorzystać, przydadzą nam się po dwie kostki na ucznia, czy też po dwie kostki na parę, jeśli właśnie w parze zdecydujemy się to ćwiczenie przeprowadzić. Taką templatkę przygotowałam dla Was oczywiście do pobrania, natomiast można ją w bardzo szybki sposób wykonać w zeszycie. Uczniowie mogą ją zrobić sami. I co do tej templatki wpiszemy, to już myślę, że tu ograniczeń żadnych nie ma.
Mamy tutaj na przykład takie popularne czasowniki nieregularne, które tutaj wpisałam. I uczniowie wtedy rzucają dwoma kostkami naraz i ustalamy, co należy zrobić po wylosowaniu danego słowa. Na przykład wyrzucamy dwie jedynki, mamy czasownik go i musimy podać drugą i trzecią formę tego czasownika, albo ułożyć zdanie z tym czasownikiem, albo ułożyć zdanie z tym czasownikiem w czasie określonym przez nauczyciela. I znów jest to taka forma drylowania. Można tę aktywność przeprowadzić w parach, ale znów dzięki temu, że decyzja jest podjęta za nas, to tym uczniom aż chce się to zrobić. I ma to totalnie magiczne właściwości i działa to bez względu na to, czy ta grupa wiekowa jest, czy to są maluchy, czy to są dorośli, bo całkiem niedawno robiłam to ćwiczenie w grupie dorosłej i zaangażowanie było ogromne. Wręcz wzięli sobie te gridy do domu później, żeby sobie je uzupełnić. Co w tym gridzie może jeszcze być? Kochani, tu mam dla Was na przykład, nie wiem czy dobrze widzicie, mam nadzieję, ale tutaj w tym diagramie, w tej tabeli są przykłady na word formation. Tutaj akurat moja wspaniała co-teacherka Ania Mrzygut zrobiła taką templatkę do pobrania u siebie na blogu, u siebie na fanpage'u, więc jeśli Wam się coś takiego przyda, to do Ani zapraszam. Ale zobaczcie, kochani, ile tu jest możliwości. I znów, mamy po prostu zadania na słowotwórstwo, czyli coś, co robimy z naszymi uczniami, przygotowując się do matury czy do egzaminu, ale znów ten przykład jest wylosowany przez kostkę i dzięki temu jest bardziej atrakcyjny po prostu. I uczniowie chętniej z tego przykładu korzystają. Więc tutaj, jeśli będziecie chcieli, to Ania na pewno wklei link Wam na czacie, żebyście mogli sobie też pobrać i skorzystać. Więc można w tym takim diagramie 6x6 wpisać dowolną rzecz. Tutaj mam na przykład transformację ze słowem kluczem, takie w odsłonie wiosennej, które ostatnio bardzo mocno eksploatuję ze wszystkimi moimi grupami. I też sobie, jeśli te transformacje mam w takiej formie kart, mogą to być dowolne wręcz fiszki, dowolne rzeczy, które ja mam pocięte, musi być ich tylko 36 i uczniowie sobie je losują. Dzięki tej losowości to ćwiczenie działa. Natomiast co ja też bardzo lubię robić, bo ja bardzo lubię takie ćwiczenia, które nie wymagają zupełnie przygotowania, to ja lubię taki pusty grid dać moim uczniom, poprosić ich, aby wpisali, sami wybrali słownictwo, które uznali za najbardziej wartościowe, na przykład z dwóch ostatnich rozdziałów i w dowolny sposób je powtórzyli, na przykład podając tłumaczenia, lub podając definicje, lub musząc je wyjaśnić, lub podając synonim, lub podając antonim. To też, słuchajcie, tego w sumie nie napisałam na slajdzie, ale to też może nam wskazać kostka, że numer jeden to jest na przykład przetłumacz, numer dwa ułóż zdanie, numer trzy podaj definicję, numer cztery to może być ułóż historyjkę, albo numer 5 podaj synonimy, numer 6 podaj antonimy. Zobaczcie, jest kolejny pomysł na ćwiczenie z kostką. Właśnie za to te kostki są, dlatego te kostki są takie fajne, bo one po prostu inspirują nas podczas zajęć, podczas kiedy to wszystko się dzieje. Zachęcam Was do takich dice gridów, bo to jest bardzo wartościowe ćwiczenie, gdzie uczniowie muszą naprawdę dać dużo od siebie. I kolejny sposób, tu już troszkę zmierzamy w stronę mówienia, nazwałam go sytuacje losowe i oczywiście zmierzamy w stronę roleplays. Nie wiem, czy Wasi uczniowie często wcielają się w różne role, ale moi uczniowie bardzo to lubią. Między innymi dlatego, żeby te zajęcia były nieco bardziej ciekawe, bo
ileż razy można odpowiadać na te pytania, jak minął ci weekend, albo jakie masz plany na weekend, jakie masz plany na wakacje, co robiłeś wczoraj, no to są takie pytania, które po jakimś czasie, no uczniowie, jeśli oni się dobrze znają, to oni też dokładnie wiedzą, kto był u babci, kto co robił, więc tutaj fajnie jest zrobić taki plot twist i zapytać się uczniów, co robili w weekend, ale najpierw niech ci uczniowie wcielą się w jakąś rolę. Wyobraźcie sobie, że jesteście waszym nauczycielem angielskiego. Co robiliście w weekend? Co robiliście w weekend? Jesteś Magdą Gessler. Jakie masz plany na przyszły tydzień? Jesteś na przykład zombie. Co zrobisz, jeśli wygrasz $1 000 000? Więc dzięki temu wcieleniu się w rolę uczniowie, te rozmowy uczniów zyskają takie nowe światło, nową jakość, a jednocześnie będzie można przećwiczyć te same struktury, które byśmy przećwiczyli normalnie. Więc do tego Was serdecznie zachęcam. Skąd w ogóle brać pomysły na te role? Zapytajcie uczniów, oni znają youtuberów, tiktokerów, celebrytów, instagramerów, osoby, które uczniom naszym są bliskie. Ja zazwyczaj proszę moich uczniów, a później przydzielamy sobie rolę. W podobny sposób możemy wylosować miejsce. Wyobraź sobie, że jesteś w szkolnej stołówce, przeprowadź ten dialog w szkolnej stołówce. Albo jesteś na przykład w schronisku dla zwierząt i ta sytuacja, ten dialog dzieje się w schronisku dla zwierząt. I ten element tego, że uczniowie znowu, będę się powtarzać, losują, kostka decyduje za nich, nie ma dyskusji, idziemy i w tej sytuacji właśnie jesteśmy. Numer 6. To być może mój ulubiony pomysł, ale nie obiecuję, że nie powiem tego jeszcze kilka razy podczas dzisiejszego webinarium. I to jest pomysł, który nazwałam kreatywna bestia. Być może widzieliście ten pomysł gdzieś na moim Instagramie, bo to jest taki mój evergreen, który ja wykorzystuję około walentynek zawsze, ale nie martwcie się, nie będziecie musieli czekać cały rok, aby wykorzystać ten pomysł, bo akurat ja lubię w nim wykorzystywać walentynkowe serduszka, ale on świetnie nada się na cały rok szkolny. Serduszka mam od Karoliny Kępskiej. Tutaj macie link do bloga Karoliny, gdzie możecie je pobrać. Ja je pobrałam, zalaminowałam i wycięłam parę lat temu i myślałam długo nad tym, co by tu kreatywnego zrobić i pomyślałam sobie, że takie zadanie będzie całkiem ciekawe. Otóż oczywiście, czym są te serduszka w ogóle, kochani? Bo to jest nic innego jak różne rzeczowniki. Różne rzeczowniki, tak. Te są akurat związane z walentynkami, ale mogą to być rzeczowniki, które omawialiście dopiero co na zajęciach, które gdzieś na waszych zajęciach się pojawiły. Mogą to być rzeczowniki, których nauczyliście się wraz ze swoimi uczniami w ostatnim czasie, w ostatnich trzech rozdziałach. I ja mogłabym takie rzeczowniki oczywiście przygotować sama dla moich uczniów, ale zwykle po prostu wolę poprosić moich uczniów, aby to oni wypisali te rzeczowniki, na których im zależy, więc to jest już pierwsza praca, którą moi uczniowie wykonują, czyli te rzeczowniki wypisują na małych karteczkach, zbieram je później do jakiegoś słoja czy do jakiegoś kapelusza i uczniowie będą te słówka losować. Najpierw rzucają kostką i w zależności od tego, co wypadnie, uczniowie wykonują inne zadanie. Pierwsze zadanie to jest znajdź różnicę, czyli uczniowie losują dwa rzeczowniki i muszą znaleźć między nimi różnicę. Nie zawsze jest to takie łatwe zadanie, chociaż to może być akurat ok, czyli jaka jest na przykład różnica pomiędzy napojem i pierścionkiem. No to uczniowie wtedy te różnice wymieniają. Drugie zadanie może być nieco trudniejsze, bo tu trzeba już znaleźć podobieństwa i znów dwa losowe słowa i podobieństwa między tymi dwoma losowymi słowami uczniowie znajdują, czyli co może łączyć napój i pierścionek,
Jak macie jakieś pomysły, to bardzo chętnie poczytam o nich, bo to jest w sumie dość ciekawa sprawa. Napój i pierścionek, co je łączy? Kolejny pomysł, to jest dopiero hit. Połącz i stwórz. Jeśli uczniowie wylosują numer 3, muszą z tych dwóch wylosowanych przez siebie rzeczowników zrobić jeden, czyli stworzyć jakiś taki wynalazek, który połączy te dwie rzeczy. Czyli tutaj, no powiedzmy, napój i pierścionek, no to mógłby to być taki, wiecie, taki kubek, który jest jednocześnie, na przykład tym łóżko ma w formie takiego pierścionka i tak się trzyma, że to można taki mieć pierścionek i o, okrągły pierścionek. Pragnij zaspokojenia, nie mogę. Super. No, wiedziałam, że wy mnie, kochani, nie widzicie. Przepiękne pomysły. Dzięki Mariola, dzięki Justyna. Dzięki Justyna. Super. Czy grają na czas jakoś? Ewa pyta. To zależy. Odpowiem jak prawnik każdy. To zależy od tego. Czasami może ten limit czasowy naszych uczniów dodatkowo zmotywować, wtedy jak najbardziej gramy na czas, ale zdarza się, że niektórych uczniów to stresuje. Albo może ich też limit czasowy też zmotywować do tego, żeby mówili trochę dłużej. Tak więc zadecydujcie sami. Ja czasem robię tak, czasem robię tak. Wino, napój i pierścionek są związane z zaręczynami, ale fajne. No, widzicie, jak super się bawicie. Podczas tego ćwiczenia to dopiero 3 punkty. A czwarty punkt, czyli po wylosowaniu czwórki uczeń ma za zadanie zareklamować ten rzeczownik. I tutaj oczywiście im bardziej abstrakcyjny rzeczownik będzie, tym będzie zabawniej, żeby stworzyć taką reklamę. Agnieszka pyta, czy tylko u niej nie działa dźwięk. Dajcie znać, kochani, czy mnie wciąż słychać, bo ja tu nic nie dotykałam. Zaraz pewnie się dowiemy. I kolejna, numer 5, to będzie wybierz jedno, czyli losujemy, czyli co bym wolała, czy coś do picia, czy pierścionek. No to jest dopiero trudny dylemat, nie? Pewnie, tak, słychać, pięknie. Dziękuję Wam, jesteście wspaniali, że powiedzieliście. Dobra, działa, tylko tam. Więc co możemy tutaj wybrać? Takie kreatywne zadanie możemy przeprowadzić właśnie jako taką powtórkę rzeczowników, powtórkę słówek po dwóch rozdziałach, po trzech rozdziałach. Mamy listę słówek, moi drodzy, na końcu rozdziału. To jest idealny materiał, żeby coś takiego kreatywnego zrobić. No i szóstka, rzuć jeszcze raz. I uczniowie po prostu rzucają jeszcze raz, aż wypadnie coś innego. Także to był, no chyba to był mój ulubiony pomysł. Pomysł numer 6. Pomysł numer 7. Nie wiem, o czym napisać. Moi drodzy, jeśli jest z nami osoba, która nigdy nie usłyszała jako nauczyciel od ucznia, że uczeń nie ma pomysłu, o czym napisać, to ja tej osobie wręczę jakąś nagrodę, słuchajcie. Franciszek pyta, skąd wiadomo, które dwa rzeczowniki się łączy? Uczniowie losują je. Losują je na przykład ze słoja, losują dwa rzeczowniki i wtedy je łączą. Także ja tam miałam taką po prostu grafikę, ale uczniowie losują dwa. Tak. Nie wiem, o czym napisać. No słuchajcie, to jest taki poważny problem, który się często przejawia wśród uczniów i jest to dość zrozumiałe. Że uczniowie mogą mieć z tym kłopot. No ale oczywiście kostka rozwiązuje wszystkie problemy, w tym ten, więc można z naszymi uczniami wtedy porozmawiać, powiedzieć, nie martw się, ja zaraz Ci pomogę i już będziesz wiedział. I tu nam się przyda taka tabelka, taką tabelkę, templatkę też dostaniecie ode mnie, ale ja powiem Wam szczerze, że mam templatki, a i tak zawsze to robię na poczekaniu. Wypisujemy sobie najpierw z uczniami. To jest taki pomysł, który z pewnością widzieliście w wielu miejscach wcześniej. Takie często są takie też świąteczne, tematyczne, już gotowe, zrobione.
już gotowe, zrobione właśnie tabele, gdzie już te osoby są wpisane. Także, ale ja lubię tworzyć takie rzeczy sama na poczekaniu, kiedy właśnie mamy coś do napisania albo mamy coś do powiedzenia. I uczniowie sobie wypisują w tej tabelce lub w zeszycie, lub razem wypisujemy na tablicy. Właśnie w jednej kolumnie możemy wypisać i to wszystko w zależności od potrzeb. W jednej kolumnie może to być jakieś miejsce, w drugiej to będzie osoba, w trzeciej niech to będzie jakiś czasownik, jakaś akcja, jakieś działanie, może to być na przykład jakiś przedmiot. Ja często sięgam też po emocje, na przykład, albo tu można jeszcze dać czas, w którym to się zdarzyło, i uczniowie tworzą na przykład historyjkę. Nie tak dawno otworzyliśmy na podobnej zasadzie najgorszą randkę świata. I to był taki writing na poziomie B2, który robiłam z moimi uczniami, wyszło rewelacyjnie. Uczniowie sobie losowali właśnie w jakim miejscu ta najgorsza randka była, z kim ona była, co się tam wydarzyło. Tam był jeszcze prezent jakiś beznadziejny, który ta osoba otrzymała. I później uczniowie tworzyli właśnie, pisali takiego maila do przyjaciela, do przyjaciółki, do przyjaciela, do przyjaciółki, w którą pisywali tę najgorszą randkę. No, cudowne wyszły historie, ale co ja najbardziej lubię w tym pomyśle i generalnie w tym zamyśle czegoś podobnego, jest to, że to jest wszystko oparte na potencjale ucznia. To jest uczeń jest tutaj szefem, uczeń daje słówka, uczeń, wyciągamy z tego ucznia to słownictwo, które jest pożądane. To uczeń tworzy lekcję, uczeń ma na to wpływ i uczeń na pewno na takiej lekcji będzie bardziej zaangażowany i na pewno będzie bardziej kreatywny. Rozgadane kostki, czyli oczywiście konwersacje. I jeśli mnie znów chyba powtórzę się, trochę znacie, wiecie, że ja konwersacyjne, dla konwersacyjnych zajęć zawsze mam specjalne miejsce w serduszku, bo przez lata prowadziłam takie kursy stricte konwersacyjne, więc trochę zjadłam na nich zęby i trochę też, a z racji tego, że na te kursy ciągle chodziły te same osoby, miałam takie grupy, które kontynuowały ze mną przez lata, to ja co chwilę musiałam coś nowego dla nich wymyślać, żeby te zajęcia były zawsze ciekawe. I oczywiście kostki były moimi towarzyszkami niemal każdych zadań, no ale dla tych kostek też różne wymyślałam zastosowania. I w służbie konwersacji możemy kostki wykorzystać w następujące sposoby. Ten pierwszy to jest taki szybki icebreaker. Bardzo prosta konwersacja, gdzie zadajemy sobie pytania albo uczniowie mówią na wylosowany temat. Jeśli teraz macie dużo na przykład integracyjnych zajęć, macie nowe dzieciaki w waszych klasach teraz, a wiem, że pewnie wielu z was ma, to taki icebreaker będzie bardzo prosty do wyjaśnienia, a uczniowie jednocześnie będą mieli taki, wiecie, będą mieli jakiś konkretny temat do wylosowania i to jest znacznie łatwiejsze niż jeśli mówimy komuś, no powiedz coś o sobie. No to pytanie jest bardzo ogólne, nie wiadomo gdzie zacząć, ale jeśli mamy pytanie, opowiedz mi o twoim hobby albo jaka jest twoja ulubiona muzyka, to wtedy jest nieco łatwiej, no ale znów decyduje kostka, nie ty, więc dzięki temu, że ten ciężar decyzji z ucznia jest zdjęty, on może się skupić tylko i wyłącznie na odpowiedzi na to pytanie. Ponadto wylosować możecie temat dyskusji. To się fajnie sprawdza jako taki warm-up, jako taka rozgrzewka na moich lekcjach, gdzie losujemy sobie dany temat zajęć, kiedy chcę na przykład zrobić albo takie krótkie konwersacje na rozgrzewkę, albo zostaje mi 10 minut do końca lekcji i myślę sobie, co by tu zrobić, a to sobie pogadamy trochę i wypisujemy sobie 6 tematów, na które uczniowie mogą porozmawiać. No i kostka świetnie też nam zastąpi, może nie do końca zastąpi czas, ale nam wyznaczy, przez ile czasu
uczeń musi mówić na dany temat, czyli na przykład będziesz musiała mówić o zakupach przez całe 2 minuty i wtedy uczniowie sobie nastawiają timer, nastawiają czasomierz w telefonie i dzięki temu mówią przez określoną ilość czasu, przez 2 minuty cały czas muszą mówić o zakupach. Więc tutaj też tę długość rozmowy kostka fajnie nam określi. Szczególnie ważne będzie to w przypadku uczniów, którzy są małomówni, bo wtedy ich to tak zmotywuje, skłoni do tego, żeby mówić przez określony czas. I doskonale się to sprawdza w przypadku uczniów, którzy są rozgadani, bo wtedy będzie ich ograniczał limit czasowy. Więc w jednym i w drugim przypadku kostka działa cuda. Kostkowe skills, była gramatyka, było mówienie, no ale co z słuchaniem, co z czytaniem? Kochani, kostka też nam się tu przyda. Za pomocą kostki możemy też wylosować dodatkowe ćwiczenia dotyczące na przykład tekstu czytanego. Czyli jeśli chcemy, uczniowie nasi przeczytali tekst, a my chcemy jakąś dodatkową pracę im wyznaczyć, coś dodatkowego dla nich napisać, to możemy im przygotować takie ekstra zadania do tekstu. Uczniowie zrobili wszystkie zadania wymagające czytania ze zrozumieniem. Na przykład fajnie się to sprawdzi w przypadku próbnych arkuszy egzaminacyjnych, żeby jeszcze jakoś tam coś jeszcze z tego arkusza więcej wycisnąć. I mogą sobie później wylosować, żeby wypisać 5 przymiotników, 10 rzeczowników z tekstu, odpowiedzieć na pytanie, wymyślić nowy tytuł, napisać streszczenie. Co tylko Wam przyjdzie do głowy, dostosowując to oczywiście do poziomu ucznia, idealnie też to się sprawdzi w przypadku słuchania, żeby napisać streszczenie tego tekstu, albo wyobraźcie sobie, jak fajnie byłoby, gdyby uczniowie później wysłuchali tekstu jeszcze raz i każdy miał jakieś inne zadanie do zrobienia. Czyli ktoś tam słucha i wypisuje przymiotniki, ktoś tam rzeczowniki, ktoś znowu odpowiada na pytanie. No super to zadanie, mi się wydaje na to, żeby jeszcze raz tę słuchankę omówić, żeby wycisnąć wszystko to, co możliwe do wyciśnięcia z słuchania. Jesteśmy też, jeśli chodzi o opis obrazka, też super się sprawdzi, szczególnie dla tych uczniów, którzy nie wiedzą, co powiedzieć, co ja mam tu opisać, no to kostka zadecyduje, co będziesz opisywać. Sezon grillowy, mam nadzieję, już niebawem rozpoczniemy, więc tutaj taki mam obrazek, którym już przywołuje trochę tego grilla. I widzicie, że możemy opisać to, co się dzieje na pierwszym planie, w tle, co czują osoby, co się wydarzy później, co się wydarzyło wcześniej. To są jedne z moich absolutnie ulubionych pytań. Jeszcze takie pytanie o szczegóły. Czyli na przykład można powiedzieć, że ten pan, który stoi w środku, ma trochę pomiętą koszulkę na przykład, albo że ta dziewczyna ma kokardkę zawiązaną na spodniach. To jest coś takiego, co można dodatkowo zrobić. Bardzo lubię te wszystkie dziwne pytania, bo uczniowie moi zwracają zwykle uwagę na takie przezabawne szczegóły, więc to wam też polecam, abyście to też włączyli w ten swój opis obrazka. No i numer 10, kostka przeznaczenia, kostka do zadań specjalnych. I tutaj wszystkie klasowe dylematy, wszystkie momenty, gdzie te decyzje są trudne do podjęcia, podejmie za Was kostka. Po pierwsze, kto z kim pracuje? Jeśli uczniowie chcecie ich wymieszać, ja bardzo często mieszam moich uczniów, jeśli chcecie ich wymieszać, to doskonale sprawdzi się do tego kostka, piszemy do każdej ze ścian jakieś imię, no i sobie losujemy.
kto z kim pracuje. Świetnie, jeśli mamy kostkę, możemy też ustalić, kto w parze zaczyna, czyli ta osoba, która wyrzuci większą liczbę oczek, zaczyna zadanie. Ile czasu mamy? Nie bójcie się czasami zrobić takiego eksperymentu i powiedzieć, że będziecie mieli tyle minut na wykonanie tego ćwiczenia, ile wylosujemy sobie na kostce. Otóż prawo Parkinsona, czy też zasada Parkinsona mówi o tym, że na dane zadanie poświęcimy dokładnie tyle czasu, ile sobie zaplanujemy, więc zobaczmy, ile na przykład z przykładów zdań uczniowie zrobią w minutę. Oni sobie to potraktują jako takie wyzwanie, a my też zobaczymy, jak nam to wyjdzie, więc niech uczniowie sobie to wylosują. Ile czasu muszą mówić, tak jak tu tam była ta konwersacyjna kostka, ile czasu na przykład mogą mieć na całe to ćwiczenie, na napisanie czegoś. Możemy rzucić też dwiema kostkami, jeśli chcemy, żeby tego czasu było więcej. Ile zdań napisać? To jest ciekawe. Uczniowie muszą napisać, na przykład muszą opisać swoje plany na weekend i rzucają dwoma kostkami. I no to cóż, tak wyjdzie, że niektórzy uczniowie napiszą dwa zdania, a inni będą musieli napisać 12. No ale słuchajcie, no kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Takie szczegóły, jeśli robimy to raz na jakiś czas, to uczniowie na pewno to docenią. Bardzo jeszcze lubię taki wariant tego ćwiczenia, gdzie uczniowie sobie piszą na przykład dialog. To zadanie wykorzystuję z moimi ósmoklasistami, którzy ćwiczą reakcje językowe, i uczniowie muszą napisać dialog z użyciem tych właśnie reakcji, które omawialiśmy. Dialog, którego miejsce też sobie możemy wylosować, powiedzmy, że dialog się odbywa na grillu, ale każda kwestia musi mieć tyle słów, ile wyrzuci kostka. Czyli uczeń na przykład może napisać, wyrzuci 4, no to pierwsze zdanie musi mieć 4 słowa, a następnie tylko jedno. Więc odpowiedź na to pytanie musi się zawrzeć w jednym słowie. Oczywiście to nie jest coś, co możecie robić codziennie, ale gwarantuję Wam, że jeśli tak w taki sposób przeprowadzicie dialog z Waszymi uczniami, to on z pewnością zostanie zapamiętany. I to jest właśnie ta moja, ta główna rzecz, którą kocham w tej kostce, bo ona przynosi ekscytację, sprawia, że uczniowie są zaintrygowani, oni chcą więcej, oni chcą wiedzieć więcej. No bo każdy chciałby, zawsze jesteśmy ciekawi, ile nam się wyrzuciło oczek i co dalej. I co w związku z tym, prawda? Co dalej, co się wydarzy, co będę musiał dalej zrobić. I jeszcze jeden taki magiczny trik, ekstra punkty. Czasami zdarza mi się, że jeśli uczniowie, sprawdzian jest bardzo trudny, a uczniowie bardzo, bardzo grzecznie się zachowują, albo chcę uczniów zmotywować, to mówię im tak. To teraz możecie sobie rzucić kostką i dostaniecie tyle więcej punktów albo tyle więcej procent, ile wyrzucicie oczek. No słuchajcie, to jest szał. Albo jak obiecam na koniec, że jeśli będą grzecznie pisać sprawdzian, na koniec sprawdzian będą mogli to zrobić, to oni zrobią wszystko. Bo na tym właśnie polega piękno kostki. Jest bardzo mała, jest bardzo poręczna, ale wywołuje mnóstwo ekscytacji i wprowadza taką atmosferę losowości na nasze zajęcia, dzięki czemu wszyscy, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciel są zaintrygowani. Moi kochani, wszystko to na dzisiaj, choć o kostkach jeszcze mogłabym pewnie długo, ale jeśli do mnie wpadniecie, będzie mi bardzo miło, serdecznie Was zapraszam. Strona internetowa, Facebook, Instagram, piszcie do mnie. Chętnie z Wami pogadam. Bardzo Wam dziękuję. Super. Paulino, dziękuję Ci bardzo, bardzo za fantastyczne webinarium.
Ja może tutaj, albo nie będę z nas robić pełnoekranowych, niech tutaj sobie pospisują nasi uczestnicy dane, gdzie mogą Ciebie znaleźć. No, nie wiem, czy widziałeś czat, no co tu będę mówić, no i Facebook chwali, i YouTube chwali, wszystkim bardzo, bardzo, bardzo się podobało. Ja tutaj jeszcze do Was, tutaj przychodzę do Was nie tylko po to, żeby pójdę chwalić, ale mamy kolejne nowe, fantastyczne wydarzenie generationowe właśnie w takim klimacie i tam również Paulina będzie. Ja teraz Wam wkleję magiczny link. Mam nadzieję, że on się pojawi i na Facebooku, i na YouTubie. I udostępnię Wam ekran teraz, więc teraz będę robiła dużo takich rzeczy z nową aplikacją, więc mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie i tam już możecie wchodzić i możecie podglądać, słuchajcie, nową naszą cudowną konferencję. Teraz Wam, o, chyba teraz wyjdzie, dobra, teraz wyjdzie, zobaczcie. Będzie nowa konferencja, kurs online, co ja mówię, że tak konferencja. Kurs online nowy, słuchajcie, który będzie się nazywał Teach and Play. To będzie cały kurs, on startuje 16 maja, calutki, to będzie też Paulina, z samymi pomysłami na takie kreatywne lekcje, na takie rzeczy, które są najbardziej nauczycielom potrzebne, czyli jak zrobić właśnie fajne rzeczy, fajne gry, jak mądrze, fajnie uczyć właśnie z tymi grami w tle. Będzie w języku angielskim, będziemy tutaj mieli właśnie gry z użyciem tablicy, piosenek, ruchu, plakatów, korektora. Ja Wam pokażę w ogóle od razu pełną agendę, bo oczywiście powinna będzie, już tutaj widzę post-ity i gry z wykorzystaniem właśnie post-itów. Pojawi się Luiza, która będzie właśnie mówiła o tablicy i o kredzie, o pomysłach na lekcję z tablicą i kredą. Będzie Monika Ziębakowska, mamy piosenki, Monika Bigaj-Kisała, będzie Arek Mikrut, Jola Mikrut, tutaj będzie rysowanie, Paul Sellingsen, który będzie właśnie pokazywał, jak wykorzystać palce w różnych grach. Wiem, to może dziwnie brzmieć, ale są naprawdę fajne, proste pomysły, bez żadnego przygotowania. Ja będę. Flashkardy, karty obrazkowe, uwielbiam szybkie gry właśnie z wykorzystaniem kart. Ania Wieczorek, Kasia Janocha, Vocabulary Box, Natalia Tęgowska z użyciem prawdziwych rzeczy na lekcji, no Karina, nasza kochana Freilich, która wiem, że tutaj jest i ogląda nas, wiem, że tutaj temat będzie jeszcze troszkę ewoluował, Małgorzata Klecun, autentyczne teksty, Katarzyna Choroszy, ruch właśnie i Kinga Zieja, zupełnie pusta kartka papieru, więc tych pomysłów będzie bardzo dużo. Jestem ciekawa, jak Wam się w ogóle podoba w ogóle taki program kursu online'owego. Będzie kurs, pamiętajcie. Będziecie mieli dostęp na 10 miesięcy, wszystkie lekcje z materiałami. No więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Widzę, że Ania pisze już cudowne grono. I teraz Wam jeszcze, tak, treściwie i miło, i teraz Wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Bo będzie się zaczynała jutro na Facebooku przedsprzedaż, ale na tym webinarium, jak wiecie, czasami są takie webinaria, gdzie się bardziej opłaca być niż nie być. I na hasło, słuchajcie, webinar, ja Wam teraz piszę, webinar będzie, słuchajcie, aż 50 zł zniżki na zapis. Więc jak wejdziecie teraz na tą stronkę, Wam jeszcze raz wkleję. I teraz ciekawe, czy ja jestem, będę w stanie Wam zrobić jeszcze taki ładny, bo ja przygotowałam taki ładny slajd, ale dobra, tak rzucę. O, zobaczcie. Na hasło webinar, dobra, nowy program, dobra, to miało być tak ładnie inaczej, ale dobra, niech będzie ładnie inaczej w ten sposób, dobra, dobra. Powiedzmy, o, teraz jest ładnie. Słuchajcie, na hasło webinar jest 50 zł zniżki albo 10 euro, jeżeli wolicie zapisać się w euro, bo tam jest możliwość również, jest jak najbardziej szansa na fakturę, więc jeżeli wiem, że są osoby z zagranicy, więc jakby wolicie kupować PayPalem i płacić w euro, jest ta możliwość, wtedy zniżka również jest i ta zniżka na hasło webinar to jest 50 zł oceny przedsprzedażowej i ta zniżka, jeżeli dobrze pamiętam, jest do jutra, do końca dnia czynna, więc warto się zapisać, faktury jak najbardziej będą, więc tak, więc serdecznie, serdecznie Was zapraszamy. Teach and Play, nowy kurs Edunation startuje już 16 maja. Mnóstwo pomysłów, mnóstwo fantastycznych prelegentów, jak widzicie, bardzo, bardzo zacne grono, więc zapraszamy Was na edunation.global/teach-and-play, hasło zniżkowe, webinar. Paulina tam będzie, ja tam będę, Luiza będzie, mnóstwo fantastycznych rzeczy się na pewno dowiecie. Ja już będę powoli znikać. Ja właśnie widzę, że lampa mi się włączyła. Jestem taka ciemna, taka jakaś patrzę. Czekajcie, że to tak się na siebie spojrzę. No tak, jakoś tak ciemno się zrobiło. No dobra.
Dopiero zauważyłam, że zapomniałam włączyć lampę, ale dobra, przynajmniej na końcu. Więc ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się na konferencji, na kursie online'owym. Ach, szablon, słuchajcie, będzie przepiękny, wysłany mailem. Więc będzie jutro wysłany mailem szablon, który Paulina nam pokazywała. To jest kolejny powód, dla którego warto jutro w okolicach 15 szukać maila od nas. Naprawdę warto. Mamy nowy program do wysyłania maili, który podobno dochodzi, jak się szuka. Więc naprawdę warto jutro sprawdzać się skrzynkę pocztową. Ja dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tobie, Paulino, jeszcze raz za fantastyczne webinarium, a wszystkich nas zapraszam, mam nadzieję, na Teach & Play i na miłą noc. Jutro do roboty, jak to mówią. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, pa, pa.